Siema, Leczko, z tej strony Kimo, a to pierwszy tego typu odcinek z League of Legends i dzisiaj przedstawię wam top 5 moim zdaniem najbardziej mnie denerwujących postaci. To są takie postacie, na które po prostu najbardziej nie lubię grać, które najczęściej banuję na przykład. No i po prostu najbardziej mnie denerwujące postacie. Oczywiście, jeżeli ktoś z was też takie postacie w LoLu posiada, które go najbardziej denerwują, albo na przykład nie zgadza się z moją listą, ponieważ uważa, że te postacie dla niego nie są jakimiś przeciwnikami, albo nie są zbyt wymagające w takim sensie, że nie musisz po prostu umieć na nie grać, no to oczywiście możecie pisać w komentarzach swoje propozycje. No to zaczynajmy. Na miejscu piątym znajduje się tutaj Akali. Jest to postać, moim zdaniem, szczerze do ogrania. W wielu meczach daje sobie nawet na nią radę, ale denerwuje mnie jej skoczność. Wiem, jest asasynem. Powinna być właśnie bardzo mobilna, przekradać się na tyły wrogiej drużyny, ale akurat u Akali, w przeciwieństwie do większości asasynów, moim zdaniem już lekko przesadzają z tym, że ma na ulcie doskok, na W jest niewidzialna, na E ma kurde doskok, ma powiększony damage na pasywie, jeszcze shurikeny trochę tak na odległość. Trochę moim zdaniem za dużo ma tych skoków. Szczerze nie lubię przez to na nią grać. Ogólnie okej, okay, jest skillowa w jakiś sposób, ale strasznie mnie denerwuje to, że jest po prostu aż tak mobilna. Miejsce czwarte. I tutaj oczywiście Garen, jest to postać trochę dla noobów. Praktycznie nie trzeba nią umieć grać, żeby wygrywać. Jest to postać, która mnie denerwuje z tak de facto dwóch rzeczy. Jeden to jest to, że jest zawsze bardzo tankowaty, tym bardziej, że ostatnio miał jakieś zmiany na W, że dostaje teraz i resisty, i jeszcze shielda, także jest strasznie tankowaty. Dodatkowo właśnie nie trzeba nim totalnie umieć grać, a jego ult, który zdaje true damage, strasznie mnie denerwuje, przynajmniej jak gram też jakimś innym tankiem. Jedyne co moim zdaniem, co może ograć Garena, jest to jakiś stun plus dobry ADC, który umie kajtować. Miejsce trzecie, tu już się zaczyna w sumie podium. No to akurat jedno z najbardziej takich irytujących mnie postaci tutaj to jest Lux. Szczerze, bardzo nie lubię na nią grać. Jest to postać strasznie mnie irytująca tym, że po prostu co chwila ma stuna, dodatkowo jeszcze shielduje, może nawet cały team shieldować. No i oczywiście jej ultimate, który jest już jakąś po prostu porażką. Nie dość, że ma bardzo niski cooldown, zadaje masakryczny damage, to jeszcze ma coś nie tak z hitboxami i jest po prostu ogromny pod tym względem. Racja, wiele razy się zdarza go zdodżować i czasem nawet łatwo to zrobić, ale w niektórych nawet skinach do nich ten ult, ten początkowy laserek jest tak mało widoczny, albo na przykład coś cię jeszcze zajmie, że nie ma opcji, że to zdodżujesz i niestety już raczej jesteś martwy. Miejsce drugie, tutaj można powiedzieć, że jest to również miejsce pierwsze. U mnie te dwie postacie są naprzemienne z miejsca drugiego i pierwszego. Obydwie nie lubię, w zależności w sumie, która aktualnie bardziej mnie denerwuje i która jest silniejsza. Na miejscu drugim tutaj aktualnie u mnie jest Leona. To jest po prostu dla mnie chodzący, stunujący czołg. Po prostu nie dość, że jest tankowata i ma resisty na W, to jeszcze cały czas stunuje. Czy to sobie kurde ultem cię zastunuje, zeslowuje, czy jeszcze da ci slowa z tego W dalszego, co po tym jak już resisty ci daje, co tak wybucha, czy da ci stun na Q, czy też się jeszcze przyciągnie na E. To po prostu wszystko tak irytuje, tym bardziej jak jesteś jakimś ADC-kiem, jakimś asasynem, albo jakimś po prostu magiem, kiedy Leona po prostu w ciebie wejdzie i da ci pierdyliard stunów na twarz, już wiesz, że jesteś martwy. Po prostu reszta teamu do niej przyjdzie, ona praktycznie nic nie dostanie od ciebie, a ty będziesz wiecznie zastunowany. No i przechodzimy do miejsca pierwszego. Nie wiadomo, ile osób się z was tego spodziewało, ale
Aktualnie Morgane banuje już od 2-3 miesięcy praktycznie. W każdym meczu jest to u mnie instaban. Po prostu nienawidzę na nią grać, nie tylko na supporcie, ale również na dżungli. Strasznie denerwujący stun na Q, dodatkowo praktycznie blokowanie każdej umiejętności na E. No jest strasznie mocna i szczerze nie lubię na nią grać. Co prawda, na przykład jak gram Galio, rzadko się zdarza mi przegrywać na Morgane, o wiele częściej przegrywam na Lux jako Galio. Na Leona akurat w sumie chyba jeszcze ani razu Galio nie przegrałem. Ale no tak, no po prostu Morgana tym, że ma stuna na Q, na E sobie daje Black Shielda, który daje ci tak naprawdę na wszystkie kontrolę tłumu, odporność. No i jeszcze potem stun na w sumie cały team. Ultem daje dosyć niezłą i irytującą postać. Także mam nadzieję, że Wam się podobało takie pokrótce. Jeżeli chcecie więcej tego typu formatów, oczywiście piszcie w komentarzach. Możecie też podawać w komentarzach swoje takie propozycje filmów odnośnie League of Legends. Na przykład, nie wiem, top 10 moich ulubionych skinów albo coś tego typu. W komentarzach oczywiście możecie też podawać swoje propozycje, swoich jakby najbardziej znienawidzonych postaci w League of Legends. Ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!